No cóż, miło nam Was spotkać po raz kolejny. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was takie, powiedziałbym, taki temat na pograniczu biznesu i takiego trochę, nie wiem, życia prywatnego, czy takiego podejścia do życia w ogóle, nie tylko w obszarze biznesu, czyli lekcje pokory. Co to jest pokora, gdzie my obaj doświadczaliśmy lekcji pokory w naszym życiu. Michał, więc dzisiaj rozmawiamy o pokorze. Tak. Co to jest ta pokora w ogóle? Co to jest ta pokora? Wiesz co, jakbyś mnie zapytał o to z 10 lat temu, to bym się zaśmiał, powiedział, nie mam pojęcia. Czyli jeszcze byłeś przed lekcją. I udałbym cwaniaka, tak? Natomiast faktycznie ostatnie lata trochę pokory mnie nauczyły. Było kilka takich ważnych doświadczeń w życiu, które gdzieś tam miały potężny wpływ na to, jak dzisiaj funkcjonuję. Pierwszą taką ważną lekcją pokory dla mnie to było zderzenie się z rzeczywistością, jak otworzyłem własną firmę. Jak byłem na studiach, to już spotykałem się z wieloma tam osobami, którzy gdzieś tam propagowali, gdzieś tam promowali przedsiębiorczość, szeroko rozumianą. I ja wtedy tak się zaszczepiłem, że ja to będę przedsiębiorcą i w ogóle mój tata ma zakład stolarski, tak, więc gdzieś tam z domu te podstawy przedsiębiorczości też wyniosłem. Pomyślałem, że założę firmę szkoleniową. Nazwałem ją Instytut Nowoczesnego Biznesu. Z nowoczesnością, z biznesem niewiele miała wspólnego. Instytut też górnolotnie brzmiało, bo był sobie 23-latek, który nie miał pojęcia o biznesie. Wydawało mi się, że ma pojęcie. Nie miał za grosz w sobie pokory i chciał uczyć przedsiębiorców, innych, jak robić biznes. To było dość ciekawe doświadczenie, bo zrobiłem kilka kursów e-learningowych o obsłudze Facebooka dla biznesu, o pozycjonowaniu. Chciałem uczyć ludzi sprzedaży, podczas gdy sam nie umiałem totalnie sprzedawać. Pamiętam, że mój pierwszy kurs o Facebooku robiłem ponad 2 miesiące czasu i w szczycie sprzedaży osiągnąłem 3000 zł. Wydawało mi się, że... No, dziennie 3000 nie jest źle, no nie masz co narzekać. No, dziennie to byłoby fajnie. Ale to nie było dziennie. Okay. Tak, więc to była taka duża lekcja pokory, że no jednak od 23-latka, który niewiele ma do powiedzenia w biznesie, w zasadzie wtedy nic nie miałem do powiedzenia sensownego w biznesie. Wydawało mi się, że jak przeczytałem 3 książki na krzyż o coachingu, o biznesie, o marketingu, to już wiem niesamowicie dużo. No to zweryfikowało, że nie było klientów. No i trzeba było troszeczkę inaczej do tego biznesu podejść. Dobra, to zanim jakby puszczę Cię dalej w tych opowieściach. Może mam taką propozycję, że mówmy o swoich doświadczeniach tak naprzemiennie, to dla naszych widzów będzie może tak ciekawiej. No bo jak zrobimy monolog z jednej strony, to może być ciężkie do przełknięcia. Super, to w takim razie ja chciałem zacząć od jeszcze takiego okresu przed założeniem własnego biznesu. Okay. Bo jak się zacząłem zastanawiać, kiedy doświadczyłem takich lekcji pokory, to muszę powiedzieć, że pierwszą lekcją pokory to była zmiana podstawówki. To znaczy po 4 klasie podstawowej, szkoły podstawowej, zmieniłem szkołę i wylądowałem w innej szkole. I nagle z ucznia, który był orłem w pierwszych klasach podstawówki, w 5 klasie podstawówki, wow, doznałem takiej lekcji pokory, bo nagle się okazało, że ten orzeł to nie wszystkiego nie wie i że w ogóle to musi trochę tego czasu i siły i wysiłku poświęcać na naukę. A ostatecznie te oceny i ta pozycja w klasie nie jest taka najlepsza, więc powiem tak, pewnie kiedyś będę o tym opowiadał szerzej, natomiast no, jest możliwość, żeby mieć dwóje na półrocze w szkole podstawowej. Technicznie jest to możliwe. Okay. Wymagało to ode mnie potem 3 lat, 5, 6, nawet 4, 5, do 8 klasy, bo w 8 klasie udało mi się wreszcie zdobyć czerwony pasek. Mhm. Natomiast ten szok taki związany z tym zmianą podstawówki, zmianą otoczenia, no był dla mnie duży i właśnie z tego orła, który w 4 klasie po prostu był nie do pobicia, nagle się okazało, że orzeł może mieć dwóje na półrocze. Więc to był taki pierwszy moment, kiedy się zderzyłem z takim, no z pewną taką trudnością, z którą musiałem sobie psychicznie jakoś tam poradzić.
I druga taka lekcja pokory, którą sobie przypominałem, to było chwilę później, kilka lat później, kiedy znowu ja, pewny siebie, w ogóle taki ekstra gość, zacząłem robić kurs na prawo jazdy, jak tylko to było możliwe, czyli kurs pewnie zacząłem jeszcze ze 3 miesiące przed skończeniem chyba wtedy 17 lat. No i zaraz po skończeniu 17 oczywiście byłem już umówiony na egzamin, idę i tak dalej. I pamiętam, jak mój tata mi powtarzał: chłopie, uczyłeś się coś? Uczyłeś się? Ja mówię: nie, nie, wszystko jest w porządku, tak, tak, ja wszystko umiem. No i cóż, zderzenie z rzeczywistością było po raz kolejny i to naprawdę pamiętam, jaki to było dla mnie takim mentalnym, trudnym czasem. Mianowicie oblałem teorię, proszę pana, żeby wsiąść do samochodu. No dostałem szacunkę, ale to już wstyd. Kurczę, ty sobie nie wyobrażasz, co ja wtedy czułem. Jak po prostu odszedłem od tego komputera, to już chyba było wtedy na komputerach, już wtedy nie pamiętam, ale chyba na komputerze jeszcze, już to było chyba na komputerach. I bach, okazało się, że to jeżdżenie palcem po skrzyżowaniach na monitorze mi nie wyszło, nie? I oblałem. Więc to był dla mnie taki, znowu już, to już wchodzenie w dorosłość, no bo już prawo jazdy, prawda? Już w ogóle przekonany, że za chwileczkę będę je odbierał i zaraz wsiadam do samochodu. A tu bach. I myślę, że lekcja, jaką wyciągnąłem z tego czasu oblania, z tego momentu oblania prawa jazdy, to było to, że trzeba się jednak do pewnych rzeczy przygotowywać. To znaczy, oczywiście w niektórych sytuacjach wartością jest to, że potrafisz to zrobić ad hoc i radzisz sobie takiej spontanicznie trochę. Natomiast jeżeli to możliwe, to warto się przygotowywać do egzaminów, do wystąpień, chociażby do takich naszych dzisiejszych rozmów. Też warto, jak poświęcimy chwilę czasu przed i jednak zastanowimy się, co chcemy powiedzieć. Więc to był taki 20-latek, nawet poniżej 20 lat, orzeł, który no niestety nieopierzony orzeł, który ja tak. Ja widziałem twoje zdjęcia z takiej młodości, to taki na zapałeczkę byłeś, faktycznie byłeś nieopierzony. Tak, to było moje drugie 20 lat. Pierwsze 20 lat miałem długie włosy, potem miałem 20 lat, niespełna 20 lat krótkie włosy, no a że zbliżam się do rozpoczęcia trzeciej dwudziestki, to pomyślałem, że je zapuszczę. No więc 20-latek. Zderzył się z rzeczywistością, nauczył się pokory. Chłopie, trzeba się do czegoś przygotowywać. Trzeba się do rzeczy, których się podejmujesz, przygotowywać. A jak to było z tym twoim dalej biznesem? Wiesz co, może zaraz dalej o biznesie, bo w międzyczasie przypomniała mi się też jedna taka historia, która była mega ważna w czasach mojego liceum. Chodziłem do klasy matematyczno-informatycznej, gdzie większość ekipy, no to jednak byli chłopaki. No i współczuję. W sportowej klasie było więcej dziewczyn, tam też miałem dobre znajomości. Okay. W każdym razie pamiętam sytuację, jak to już był gdzieś tam trzeci rok, tak? Trzecia klasa. Koledzy gdzieś tam się zaczęli wyśmiewać. Były oczywiście grupy, z którymi się tam lubiliśmy i były grupy w kontrze, z którymi się nie lubiliśmy. No i te osoby z kontry bardzo mocno, że tak powiem, cisnęły po mnie, że syn wielkiego stolarza, stolarz jeździ starą Wectrą z 91. No, faktycznie, no, to był mega stary samochód. To był 2006 rok, jak chodziłem do trzeciej klasy, tak? Więc tam się nabijali ostro z mojego taty. Ja tam starałem się bronić tego, że dla nas są ważne inne rzeczy, nie jeden samochód super klasy, ale kilka samochodów. Dla mojego ojca ważne jest to, żeby każde z dzieci miało samochód i jeszcze były jakieś inne rzeczy. Natomiast oni tego nie rozumieli, tak? Ja za wszelką cenę chciałem mi zaimponować. No i wyobraź sobie sytuację, że kiedy mój tata kupił sobie A6, no to jak podjechałem, przywiózł mnie po raz pierwszy do szkoły. Nie mieliśmy żadnego połączenia ze szkołą, musieli mnie rodzice wozić. Niby tylko 8 km, ale żadnego autobusu, pociąg był, ale też nie dojeżdżał do szkoły. Trzeba było dobrą godzinę jeszcze z pociągu iść pieszo. Więc zawsze mnie przywozili. No i zaczął mnie tata przywozić A6. Mega luksusowym samochodem, wszystkim kopara opadła. Myślę sobie, kurczę. Teraz się już odczepią, no nie? To się przyczepili w drugą stronę. Syn bogacza,
że tylko w cwaniakuje. Cwaniakuje i tak dalej. No po prostu milion teorii już w totalnie drugą stronę. I wtedy zrozumiałem, że zabieganie o opinię wszystkich ludzi nie ma najmniejszego sensu. Że kiedy chcesz być lubianym przez wszystkich, to jedynie co może cię to doprowadzić do choroby wrzodowej. Doprowadziło mnie to, ale tylko w innym kontekście, pewnie do tego później jeszcze wrócimy. I to też taka była mega ważna lekcja, że zaraz, takie zderzenie. Było źle, tak, źle i zmieniło się i miało być tak super i nagle okazuje się, że też jest źle. A osoby, z którymi miałem cały czas dobre relacje, to im to tam nie robiło żadnej różnicy. To taki bardzo ewangeliczny przykład, bo sobie przypominam, że jest taka przypowieść, kiedy Jezusowi też zarzucają, że twoi uczniowie to piją, a tam uczniowie Jana to poszczą, nie? I ktoś tam mówi, że tak źle i tak niedobrze, jak piją to źle, i jak nie piją to też jest źle. To też jest dobre, nie? No dobra, czyli kolejny przykład pokory, teraz moja kolejna na jakieś tam podzielenie się swoim doświadczeniem, to była taka pokora związana z tym, że prowadząc firmę zacząłem zatrudniać ludzi i okazywało się, że ci ludzie są lepsi ode mnie w swoich, na swoich tam odcinkach, nie? W tych obszarach, którymi się zajmowali. I znowu przez pewien czas, kiedy prowadziłem biznes, to siłą rzeczy byłem taką siłą napędową. Byłem ten, który wiedział najwięcej o sprzedaży, ten, który wiedział dużo o produkcie, o finansach, o różnych rzeczach, nie? Natomiast jak się biznes rozwijał, to zacząłem zatrudniać osoby i tutaj szczególnie mam na myśli na przykład zarządzanie fabryką czy zakładem produkcyjnym, czy zarządzanie finansami. Zawsze uważałem się, że ekonomista interesuje się finansami, no to przecież jestem taki nie do pobicia. A pokorą uczyłem się w ten sposób, że ci zatrudniani przeze mnie dyrektorzy byli tak naprawdę lepsi ode mnie. Więc z jednej strony to pokorę uczyłem się w ten sposób, że patrzyłem na to, co oni robią, jak oni to robią i widziałem, że są lepsi na tych odcinkach ode mnie, a z drugiej strony napawało mnie to jakimś takim zadowoleniem i dumą, że proszę bardzo, to jest mój team. Tak? W tym teamie mam takich dobrych zawodników. Więc tą lekcją pokory było to, że patrzyłem na innych i okazywali się w mojej organizacji lepsi ode mnie. I ktoś mógłby powiedzieć, chłopie, to nieprawidłowo, to szef powinien być tym najmądrzejszym, a ja jestem zdania zdecydowanie, że to właśnie rolą szefa jest zatrudnianie lepszych od siebie. No i tak to było realizowane, i tak to widziałem, nie? Mhm. I jeszcze jeden przykład pokory, taki jak miałbym powiedzieć o tym, co mnie najbardziej w życiu nauczyło pokory, to właśnie to jest to, o czym teraz powiem. Czyli po kilku latach takiego prężnego, szybkiego rozwijania się firmy, rozwijania się organizacji, kiedy rosły przychody, rosło zatrudnienie, wchodziliśmy na giełdę, jakieś wystąpienia w TVN, CNBC. W 2013 roku okazało się, że w ramach restrukturyzacji firmy prawdopodobnie będę musiał przejść przez procedurę, która ówcześnie nazywała się upadłością układową. Teraz jest to właśnie postępowanie restrukturyzacyjne. To mniej strasznie już dzisiaj brzmi. Tak, troszeczkę lepiej marketingowo. Marketingowo tak lepiej. Natomiast ten moment 2013 roku, kiedy do 2013 roku super wystąpienia publiczne, jakieś nagrody, coraz to większe dotacje i w ogóle firma fajnie się rozwijała. I problemy jakieś takie w biznesie spowodowały, że uratowanie firmy wymagało tego, żeby złożyć wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, nie? I pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że to może być droga dla mojej spółki. Potem ileś tam tygodni czy miesięcy pracowaliśmy nad tym, czy rzeczywiście nie ma innego rozwiązania lepszego, sprawniejszego. I potem na początku 2014 roku złożyłem w sądzie wniosek, taki opasłą teczkę, wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Czyli musiałem przyjść do zewnętrznej instytucji, jaki był sąd, i powiedzieć: drogi sądzie, w firmie mamy problemy z płynnością, natomiast najlepszym sposobem na zaspokojenie wierzycieli będzie to, że ci wierzyciele pozwolą nam dalej funkcjonować i my będziemy spłacać te zobowiązania. I dlaczego to była taka lekcja pokory? No bo z osoby, która właśnie czuła się bardzo dobrze i jeździła coraz szybszymi samochodami, nagle musiałem te samochody trochę słabsze zacząć kupować. No i w odbiorze takim publicznym, no bankructwo, tak? No firma, która tak się rozwijała, nagle tu jest bankrutem. Jak to świadczy o tym zarządzie? No pewnie zarząd jest do kitu i tak dalej, nie? Mhm. Więc ten okres, kiedy, nie wiem, kupując paliwo na stacji, ja musiałem mówić, że to jest nazwa spółki w upadłości układowej,
No to nie było przyjemne. Ale dzisiaj, po latach, muszę powiedzieć, że to był najbardziej taki rozwojowy okres w moim życiu. Czyli coś, co mnie uczyło wtedy pokory i jakby wymagało ode mnie znoszenia tego dyskomfortu. Dzisiaj, po latach, stwierdzam, że to był najbardziej rozwojowy czas. Najwięcej z niego korzystałem. I tutaj, żeby w jakiś sposób zakończyć, to okazuje się, że to nie jest tylko moje doświadczenie, ale z dużą satysfakcją kiedyś słyszałem, jak Trump opowiadał o swoich problemach i on mówił o tym, że w momencie, kiedy wszyscy przekonani byli, że on jest na szczycie, to on wiedział, że w biznesie dzieje się źle i grozi mu upadłość. W momencie, kiedy ta upadłość stawała się faktem, czyli gdzieś tam, nie wiem, zgłaszał jakiś wniosek do sądu, to wtedy wszyscy wkoło uważali, że on jest bankrutem. Natomiast on już wiedział, jak z tego wyjść, nie? Więc okazuje się, że to nie było tylko moje doświadczenie, tylko też inni więksi takie doświadczenia miewali. Ale dla mnie to naprawdę była duża szkoła pokory i myślę, że tej pokory i tej wiedzy i takiego doświadczenia, którego stamtąd, z tamtego czasu jakby pozyskałem, no to dzisiaj mogę z tego korzystać i tak naprawdę to dzisiaj in plus wpływa na prowadzony przeze mnie biznes, nie? No ciekawe te doświadczenia. Na pewno przeżycie upadłości i wyprowadzenie spółki to jest coś, co pokazuje charyzmę. Bo większość ludzi by się pewnie na Twoim miejscu załamała i podwinęłaby ogon i spółki by dalej nie było, a Ty to wyprowadziłeś. No, opowiadaliśmy tę historię trochę szerzej przy innych okazjach, wcześniejszych okazjach, więc ja tym bardziej to doceniam. Ja na szczęście aż takiego drastycznego przeżycia nie miałem, natomiast faktycznie był taki moment, gdzie moje ego też ostro urosło. To był taki moment, gdzie pojawiło się drugie dziecko. Ja bardzo chciałem rozwijać firmę i strasznie mocno złościłem się, że dzieciaki chorują i muszę się tymi dziećmi zająć. No i był taki moment, październik, listopad, grudzień, styczeń nawet, tak? Gdzie praktycznie non-stop chorowaliśmy. Trzy dzieciaki przyniosły ze żłobka, za chwilę ja łapałem infekcję, żona łapała infekcję. Nie było możliwości przychodzenia do pracy. Żona wtedy jeszcze nie pracowała z nami, więc firma była na moich barkach. No i w zasadzie jak mnie nie było, no to okazało się, że jak nie było kontroli, to niestety, ale każdy pracował sobie jak chciał. Była jedna dziewczyna, która tam trochę bardziej była zaangażowana. Ja jestem do ciebie mega wdzięczny, bo gdyby nie ona, to w zasadzie ta firma by nie funkcjonowała beze mnie. Natomiast kiedy wróciłem po 3 miesiącach, zobaczyłem totalną ruinę. No i tak wydawało mi się, że ja tutaj już mam 4 osoby w zespole, jestem wielki prezes, przedsiębiorca, przecież firma może pracować beze mnie i tak dalej. Naczytałem się trochę książek z rozwoju osobistego akurat w tym temacie, że firmy mogą pracować bez szefa, tylko że nie zauważyłem, że trzeba zrobić fundamenty i bez tych fundamentów zostawiłem firmę. A niestety no też te osoby, które były trochę zawiodły, tak? Z 4 osób w zasadzie tylko jedna wykazywała taką większą inicjatywę, a reszta no to tak, no tylko żeby wypłatę dostać. Na przykład jeden facet, który był sprzedawcą, regularnie mnie oszukiwał, że coś z tutaj coś już robi. Z kimś jakąś umowę podpisuje i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu tak ja to tak. Jeszcze okres międzyświąteczny był, więc też tak odpuściłem kontrolę. No ale później tak styczeń przychodzi, to się, gdzie są te umowy? No tutaj mówię, że masz pootwierane, że już tam jedziesz podpisywać umowę i tak dalej. No i okazuje się, że przez 3 miesiące nic nie sprzedał, ale ponieważ nie chciało mu się nic robić w zakresie sprzedaży, no to cały czas wymyślał jakieś historyjki. No i później tylko po to, żeby jeszcze pensję pobrać, nie? A i tak wiedział, że prawdopodobnie zakończymy współpracę. No, czuł pismo nosem, po prostu mu się nie chciało nic robić. I wykorzystał sytuację, tak? No, mnie to zabolało, bo to nie były małe pieniądze, bo ja staram się raczej płacić tak dość sensownie. Natomiast jak wróciłem do firmy, to okazało się, że na biurku leżało kilka wypowiedzeń umów długoterminowych. Od twoich klientów? Od moich klientów. Mhm. I te umowy, to były umowy abonamentowe. My wtedy w abonamentach mieliśmy około tam 35 tysięcy złotych miesięcznie, a koszty stałej firmy miałem na poziomie około 40. Więc wystarczyło, że tylko jakąś jedną drobną rzecz dosprzedałem i firma się zamykała kosztowo, a wszystko, co dodatkowo gdzieś tam wpadło, to już był czysty zysk, tak? Więc no generalnie fajnie już to wszystko hulało. W marcu wystawiłem faktury na 11 tysięcy abonamentowe. Tyle było wypowiedzeń.
przeżyłem szok, tak? Z kilkoma osobami się pożegnałem, natomiast wiedziałem, że we dwie osoby nie pociągniemy firmy z tą jedną dziewczyną, którą notabene też za chwilę się wystraszyła i złożyła wypowiedzenie, więc w zasadzie musiałem budować firmę od zera na nowo, no i w międzyczasie jeszcze pojawiły się duże długi, nie? Więc to była taka mega lekcja pokory, że jednak trzeba ufać ludziom, ale też kontrolować. Niestety nie wyciągnąłem wtedy odpowiednich wniosków na dłuższy czas, bo kiedy w zeszłym roku zachorowałem na wrzodzę, się zachorowałem wcześniej, ale zeszły rok był z moimi wrzodami mocno uciążliwy. Nie było mnie prawie pół roku w firmie, to już też pewnie przy okazji jakiegoś odcinka o tym mówiłem. Jak wróciłem po dwóch miesiącach totalnej nieobecności, dwa tygodnie spędziłem w szpitalu, 6 tygodni leżałem w domu, no to okazało się, że niestety, ale główna kampania, w której mieliśmy prawie milionowy budżet zagwarantowany na kontrakcie z klientem, jest położona totalnie. Ja nie wiedziałem, co mam wtedy zrobić. Opowiadałem ten przykład w jednym z odcinków, więc nie będę teraz głębiej w szczegóły wchodził, bo tam mówiłem o relacjach z klientem, natomiast faktycznie to była taka lekcja pokory. Przeorałem 3 tygodnie tylko z grafikiem, żeby tę kampanię postawić na nowo i zyskać zaufanie klienta. Zaufanie klienta udało się zyskać krótkoterminowo, no bo nie wypowiedział umowy na czas. Znaczy w tym czasie, kiedy od razu wystąpił problem, bo tam to, co mnie najbardziej przeraziło, przepaliliśmy klientowi 40 tysięcy złotych budżetu. 40 tysięcy poszło w dym, nie? Bo ktoś źle poustawiał kampanię. No i to był drastyczny cios i od tamtej pory powiedziałem, że teraz każdą kampanię regularnie kontroluję. I mnóstwo osób nawet... No właśnie, bo chciałem zapytać o tą jakby wnioski, czy jakie były z tej lekcji pokory, jakie wyciągnąłeś nauki, nie? No właśnie, to był ten zasadniczy wniosek, tak? Że dzisiaj każdą kampanię kontroluję. Nie wypuszczam kampanii na zaufaniu. Bo wtedy kampania na zaufaniu leciała około 3 miesięcy łącznie i omal nie doprowadziło mnie to do jeszcze większych problemów ze zdrowiem. Później jeszcze odreagował mi organizm, jak zaczęły się zwolnienia z pracy, bo pracownicy zaczęli regularnie odchodzić, jak zobaczyli, co narobili. Już sobie od razu, jak tylko zobaczyli, jak wygląda sytuacja, to już zaczęli sobie szukać innej roboty. Tak, to jest ta różnica między pracownikiem a pracodawcą. Tak. Że pracownik może odejść, a pracodawca musi jechać. Zostajesz z burdelem, który ktoś ci zostawił, nie? Oczywiście ja poniekąd byłem winny tego burdelu, bo nie pilnowałem. Tak? Wydawało mi się, że już dobra, spoko, mam, wszystko fajnie sobie działa, nie potrzebuję tego kontrolować. Od czasu do czasu sobie zerknąłem na zasadzie takiej, że po prostu, żeby głowę swoją uspokoić, że zerknąłem, ale nie wczytywałem się w to głębiej. No, tak pobieżnie wyglądało ok. Nie? Dzisiaj raz w tygodniu siadam do kampanii. Większość osób nawet o tym nie wie. Ja po prostu sobie siedzę wieczorkiem, przyglądam i tak dalej. Jak się nie odzywam, to znaczy, że wszystko jest ok. Tak? Czasem pochwalę, ale to raczej jak już jestem w firmie, aniżeli gdzieś tam jak kontroluję to sobie gdzieś tam wieczorami z domu. No właśnie, czyli powiedzieliśmy dzisiaj o kilku takich naszych lekcjach pokory. Ja bym to troszkę podsumował w ten sposób, że biznes, bycie przedsiębiorcą jest proste, tylko trzeba to psychicznie wytrzymać. Więc tutaj nie odkrywamy jakiejś nie wiadomo jakiej wiedzy, natomiast prowadzenie własnego biznesu, bycie przedsiębiorcą, czy bycie szefem, liderem, no wymaga twardego charakteru i te nasze doświadczenia tych trudności i takiego konieczności zmierzenia się, czy zbudowania własnej pokory, no uczą nas tego, że da się z tego wszystkiego wyjść. Tylko trzeba to psychicznie wytrzymywać. I trzeba pozytywnie podejść, bo ja zauważyłem, że początek tego roku miałem taki dość trudny emocjonalnie. Sam ze sobą nie potrafiłem sobie poradzić, jednak sytuacja z zeszłego roku mocno mi nawierciła w głowie i zacząłem dopuszczać czarne scenariusze do głowy. Prawo przyciągania działa. Jak zacząłem sobie wyobrażać, że tutaj za chwilę się coś zawali, tutaj za chwilę się coś zawali, tutaj coś nie wyjdzie, no kurczę, po prostu jak wróżbita. Wszystko, co powiedziałem, że tu za chwilę nie wyjdzie, to za chwilę nie wychodziło. Tu za chwilę nie wyjdzie, to nie wychodziło. I później ktoś mi dał książkę Marka Fischera, Sekret milionera.
i tam było też odniesienie do prawa przyciągania. I tak zacząłem się, kurczę, co ty robisz? Dlaczego ty przyciągasz do siebie takie myśli? Przyciągaj do siebie myśli związane z tworzeniem wartości, z tworzeniem dobra, z generowaniem pieniędzy, a nie z ich utratą. No i nagle zaczęło gdzieś tam coś się zmieniać, tak? Ale wytrzymałem w tym z miesiąc. Później znowu, gdzieś znowu czarne scenariusze. I odkąd zacząłem regularnie karmić się, szczególnie w audiobookiem Erla Nightingale'a o prawie przyciągania, o pozytywnym myśleniu, tak no, wszystko wróciło na właściwe tory. Więc to też jest taka kolejna lekcja, no, bardzo pochodna z tych doświadczeń zeszłorocznych. No właśnie, ja jakby tak nie zwracam uwagi na to siłę przyciągania, czy na to, na ten jakby wymiar prowadzenia biznesu, natomiast widzę to, że kluczową rzeczą jest nie poddawanie się, nie uleganie właśnie czarnym myślom, jakimś czarnym scenariuszom, tylko za wszelką cenę szukanie rozwiązań. Jakby twoim zadaniem jest szukanie rozwiązań. Nie może znaleźć, to właśnie po to, żeby szukać dalej. Jest trudno właśnie po to, żeby szukać dalej rozwiązań. Szukać rozwiązań, a nie skupiać się na problemie. Tak. Zastanawiać się, jak go można rozwiązać, a nie co się wydarzy, jeżeli go nie rozwiążesz. Nie? Mhm. I o tym pewnie też można by nakręcić, bo mi też przychodzą do głowy pewne takie scenariusze, które można sobie realizować, jak się człowiek nie podda w jakimś takim czarnowictwie. No to już mamy koncept na kolejny filmik. Ale to właśnie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. Tak, miło było dla was wystąpić i nagrać się kolejny odcinek z serii Łączny Biznes. I do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy, hej. Cześć.